Siemaneczko, w piątej części Let's Play For Honor. I tak, zanim zaczniemy, to kurde, mogłem to zrobić chwilę przed. Ale dobra, skoro już tutaj jesteście razem ze mną, to może troszeczkę to sobie coś tutaj bym przyciszył, tylko nie, dialogi na pewno nie, głośność efektów. No, bo jednak czasami podczas jakiejś większej zadymy to nie jest dość głośno. To mnie zapisało, dobra. Sorki też za poprzednie cyrki z Bandicamem, jeśli chodzi o w późniejszym etapie odcinka problemy z synchronizacją dźwięku z mikrofonu z kamerką. Teraz jest wszystko ok, zmieniłem, trochę pogrzebałem w tych ustawieniach. Testowałem, wszystko wyszło tak jak powinno wyjść. Więc mam nadzieję, że teraz też tak będzie. A my zaczynamy kampanię 1.5, sabotaż. I tak nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, ale tutaj wiecie, mamy 11 lat wcześniej. Tutaj też. Ale na przykład tutaj już mamy po 12, nie? Fajny smaczek, że to idzie do przodu. Nie zwróciłem na to uwagi. Ale dobra, no zaczynajmy. Normalny, oczywiście, że tak. 10, 5. Gdzie te opowieści są pokitrane? To ja nie wiem. Wysłuchajmy opowieści, oczywiście, że tak. We needed to reach the fortress at Svengard before the Vikings had a chance to respond. But at the great cliff that splits the valley in half, we found our way forward blocked. Fortunately, we had a peacekeeper, Mercy, among our ranks. Nowa postać w tym odcinku? No dobrze, bo tego ostatniego drwala z tym młotem ciężko mi było ogarnąć. Tak. When wars end, it is the silent blade that keeps the peace. But when wars rage, a peacekeeper's work is never done. Quick, lethal. They can win a fight before their enemy even knows they are there. Dancers of death, with dual blades for dancing partners. What they know can destroy legends or create them. Będzie szybka, elastyczna postać, więc może mi się spodobać. Więc może mi się spodobać. Odzyskaj średnią ilość dobra. No coś pasywnego. Pasywne, odzyskaj zdrowie, gdy nie toczysz walki. Tak. Odzyskaj średnią ilość zdrowia, to w takim razie tutaj chcemy coś innego. Pasywne, wszystkie twoje ataki zadają 5% większe obrażenia. Bądź kondycja odnawia się w średnim tempie, gdy od... Okej. To jest też spoko. Dobra, dwóch takich samych nie możemy mieć, ale weźmy sobie to. Dobra, jestem gotowy. Sabotaż. Zaczynamy zabawę. W ogóle dzisiaj pojawił się pierwszy odcinek na kanale. Jeszcze z Bandicamem nagrywany. To był błąd w ogóle, że Bandicama brałem pod uwagę. Our army needed passage. The warborn can be creative when they want to be. Dobra. Nowy cel misji. Okej, dotrzyj do strażnicy windy. Spoko. Spoko, spoko, spoko. Okej. Dobra. Niektóre postacie nie mają domyślnej postawy. Kierunek gardu musi zostać po pewnym czasie ponowiony za pomocą. Okej, dobra. Mamy wikingów. W pozycji neutralnej dopasowuj blok do każdego ataku. Spoko. Dobra, już wiedzą, że tu jestem.
Zobaczymy. Nice. No ale oni są chyba o klasę niższą. Mi się wydaje. No zobaczcie, jak ich miażdżymy po prostu. Ale dobra, no mimo wszystko. No, coś czuję, że to może być. Dużo lepiej mogę się tu czuć niż w poprzedniej postaci. The Viking tribes all have different customs. These look to be warborn offerings, probably for strength in war. Ogólnie widzę, że lektor nam się zmienił. Tych opowieści. O, tu mam kolejną. Holden should never have sent those scouts ahead. He should have sent me first. Why didn't I say anything? Mhm. No nie mieli tyle kunsztu i walki na takim poziomie co ja. No więc skończyli tak, jak skończyli. Czy to jest kolejna osóbka, taka jak nasz pierwszy rycerz, która zaczyna mieć wątpliwości co do słuszności sprawy? No dobra, czekajcie, nie zmieniłem. Ona też jest szybka, aj. Fajnie byłoby najpierw chociaż... Oj. Dobra. Spoko, nawet jakoś tam idzie, pięknie. Auć, trochę dostaliśmy. Ale dobra, jest okej. Jest okej, podoba mi się, zaczyna mi się podobać. Zobaczymy, jak to będzie w późniejszym etapie wyglądało. Co my tutaj mamy? Coś do zgarnięcia. Spoko. Dobra. Pięknie. No come on, już nie udawaj takiego niedostępnego. Brodaty zbliża. O Jezu, znowu z... No zapomniałem o kondycji. No dobra, to pokazał, na co go stać. Auć. Dobra, bloki widzę, że są najmocniejszą stroną tej postaci. Dawaj egzekucję. Dobra, a tu każda postać ma tylko jedną egzekucję? There used to be more Vikings here. Tam raczej nie chcemy spadać. These Vikings should be more vigilant. Oczywiście, że powinni być czujniejsi. Wierzysz mi, prawda? Oczywiście, że tak było. Oczywiście. Dobra, coś tam się udało. Zrobimy najpierw tego, dobra, spoko. Ouch, do tyłu. Kurwa. Nie jest za dobrze. Dobra. Coś tam się udało. Okej, rykoszetem dostała, bo nawet nie miałem jej stargetowanej. To był taktyczny błąd oczywiście. Dobra. Okej, no już dostaliśmy po dupie. Service is life. Yeah. Przepraszam bardzo, co tutaj jest? No tutaj na razie się nie mogę dostać, spoko. Znaczy nie, bo chciałbym sprawdzić, co tam jest, no ale... No trudno. A tutaj, co tutaj mamy? A tak, dobra. A tutaj mam historię. They docked their boats there, so there was a path to the top. I was sure of it. No zawsze istnieje jakaś ścieżka na górę. Chociażby tutaj coś. The volcano's cloud has withered this place. Chociażby tutaj coś mamy. Chociażby kolejnych Wikingów. Dobra. Dawaj chociaż tego jednego, no come on. Pięknie. Elegancko.
Oj, zapomniałem o staminie. No to chyba się nigdy nie nauczę. Ja pierdolę, frajer. Jezu, ale nas zgnoił teraz. O kurwa, no nie wierzę. Come on, no trząśnij się, dziewczyno. Jezus. Są tu jakieś rzeczy do rozwalenia? Nie, jeszcze chyba nie. Możemy na górę iść, tam jest jakiś wiking. Tutaj coś jest. Pierwsze miejsce, okej, okay, odhaczone. Spoko, możemy iść na górę, ale czy czasami... Tędy też możemy pójść, nie? O, właśnie, tu bym historyjkę przegapił. Soldiers cry and cringe and rage when they see their friends hanged. Sometimes I pretend to share in their grief. Other times, I just wish that I did. Still beautiful here. Dobra, nie wiem, co ty tam namrotałeś, ale... Jeszcze cała gromada was tutaj jest. Polka, No tego stargetuj, tak jest, na co czekasz? Co jest z tą kamerą? Jezus Maria! Niepoważni jesteście, mogliśmy tutaj zginąć, no come on. Dobra. Punkt kontrolny, fantastycznie. Tutaj mamy jakiegoś frajera. Macie tutaj przyjemniaczku. Jest oczywiście dwóch. No dobra, przynajmniej już tego zdążyliśmy załatwić. A to jest kobitka. Też placa szybka. O kurwa ty. Placa szybka, co? O Jezus, kondycja. No tak, kondycja. Nie zrobiła jakiejś szarży. Musimy po dupie przez to dostać. Aha, tu możemy iść dalej. Ale tutaj też możemy iść, kurwa, na górę. A ja chcę chodzić, wiecie, każdą ścieżką i zbierać te historie. Tutaj mam kolejnych panów i pani. Jakiegoś tego wielkoluda. Pomijmy się kontrol z altem. Dobra, spokojnie, staminka. Spokojnie. Pięknie. Dobranoc. Już, na spokojnie, tutaj coś jest. Jakaś historia do przesłuchania? Niekoniecznie. Aha, to takie tondorondo byśmy zrobili. Dobra, to wróćmy się i zatłuczmy wszystkich po kolei. Czemu by nie? Skup się na nim. Dobra. Pięknie. Myślałem, że jakiś finisz wejdzie. Do stłuczenia były przedmioty. Spoko. Czy tu jest jakaś czasami... Historia? Nie. Myślałem, że tu jakaś historia jest do zebrania. Ale raczej nie. Nie. Dobra, to wracamy. Spoko. Po prostu wolałem się upewnić. Bo nie możemy zebrać, no bo mamy zajęty slot. Kapuje. Dobra, to ciśniemy do góry i... Musimy tam zrobić porządne zamieszanie. Widać, dawaj na górę. Tutaj też cisza i spokój. Taniec miecza prawy, dobra, dwa razy prawy. Witam. Holden has lost his way. It's sad. Spoko, fajna opcja. Dobra, nie, bo zaraz stamina nam spadnie, spokojnie. Pięknie. Nie szalej aż tak.
Nie szalej. Dawaj, dawaj, jakiś finish. Kurde, nie zdążyłem, szlak. No dobra, mówi się trudno. Wyżyna się dalej wikingów. Dobry wiking to martwy wiking. Tu też mamy dwie opcje, bo... Widzę, że tutaj mamy jakąś dróżkę. No teoretycznie tak. Tam jest spore zamieszanie. Apollyon was right. The cold is keeping the warborn at bay. Okej, ale ja tutaj chyba sporo pominąłem, nie? No i co? A tam jest do skłuczenia. Dobra, to załatwmy ich. Tylko może. Dobra, spróbujmy tak na YOLO wpaść. Chyba nie wiem, czy to. Auć. Zaraz źle nie skończy. Dawaj. Dobra. Kurwa, nie w ich stronę patrz, kobieto. W ich stronę patrz, no. Tak zrobisz najlepiej, naprawdę. Spoko. Dobra, dobra. Staminka. Elegancko, dobra, no to już jesteśmy w domu. Okej, nie chwalmy jeszcze dnia przed zachodem słońca. Kolega się tutaj może rozkręcić. Spoko, ładnie. Skontrowany kaman. These Vikings should be more vigilant. Powinni być czujniejsi. Okej. Udało mi się znaleźć stal. Fantastycznie. Gdzie jest? Gdzie my jesteśmy? Czy to... Nie mówcie mi, że od początku to robimy, bo jeśli tak, to się troszeczkę zirytuje. Kurwa, aż mi się nie chce bić z tym frajerem. Rozjebę cię, no. Dobra. Zirytował mnie ten wiking, naprawdę. I nie wiem, w którym miejscu jestem. W sensie... Moment. Chyba niedaleko nas cofnęło. Mam taką przynajmniej nadzieję. Dobra, dobra, bo tu już. Dobra. No kurwa, mogłem mu zrobić szlak. Robić kurwa finish. Finish him. Już spokojnie. Jak na wojnie. Jak na wojnie. Zaraz. Coś mi się tu. Coś mi się tu bardzo jakoś nie podoba. W sensie. Kurwa, pogubiłem się trochę w tej głuszy kompletnie. Jest tu jakaś mapa. Nie, nie ma tu żadnej mapy. Ale dobra, są przeciwnicy. Aha, już wiem. No tak, mogliśmy dojść tu. Bo tu mam jakąś historyjkę. Dobra. To jednak troszeczkę nas cofnęło. Swoją drogą, ale walić tamtą miejscówkę. Przecież tam są te... Nie, już nie będę drugi raz tego robił. Trudno, najwyżej tego nie zbiorę. No. Pięknie. Tego frajera. Pięknie. Płoń. Płoń, frajerze, płoń. Czekaj, nie, chyba od ognia nie ma obrażeń, nie? Nie jestem pewien, jak to tutaj funkcjonuje. Widzę, że to będzie jedna z dłuższych kampanii. No. No. Tyle było z finishera.
Dobra, bierz to. No już tak. Nie sap, już nie przesadzaj, kobito. Okej, zaraz się dostaniemy. Gdzie się dostaniemy? Dobra, punkt kontrolny przynajmniej. Nowy cel. Okej, co tam jest? Vikings love to feast. Maybe I could find a way to shut them in. Pięknie. Pięknie, to naprawdę było piękne. Jak tu mogę ich zamknąć w środku? Okej, sprawdźmy, co ona tutaj wykombinuje. I was pretty sure this was going to work. Prawie pewna, że to zadziała. Dobra, są tu jeszcze jakieś historyjki albo coś w tym stylu. Tu mamy jakiegoś wikinga. Panią wiking. Chyba na straży. Spokojnie. Na ciebie. Nie, to jednak... Chyba tylko każda postać ma swój finish i koniec. Nic więcej nie mają. What would happen if I pulled that lever? O Jezu, myślałem, że mnie nie zauważysz, ale to by w sumie było słabe, gdybyś tego nie zauważył. Dobra, nie szalej. Spokojnie, o Jezu, jak mi tutaj FPS-y trochę lagują. Dawaj. Zasłużył. Pięknie. Nice. Dobra, co możemy z tym zrobić? Zapominam, ciągle klikam bez sensu, trzeba E. Okej, mamy panią King znowu. No come on. Dobra, nie. Spokojnie. Kaminka przede wszystkim. I po krzyku, dobra, tam też coś jest, ale tutaj nas prowadzi misja. Więc zróbmy to. O, tam jest jakaś historyjka. Cel misji i na górę mamy iść zapewne, tak? Tylko chyba nie do końca chcemy. Tutaj nic nie ma. Spróbujmy tutaj ogarnąć, czy tu będzie jakieś przejście na górę. Może jakieś schodki. Czy po prostu takie tondorondo z... A nie, czekaj. Drabina tutaj jest. If I understood this contraption. Raising the elevator now should prove exciting. Dobra, chodź tutaj, panie strażnik. Sprawdzimy się. Zaraz zobaczymy, o co chodzi z tą windą. Dobra. Nie rozkręcaj się. Ja mam ciebie zabić, a nie ty mnie. Just needed one more push. Dobra, no zrób to jak należy. No, w czym problem? Niespodzianka. Path's clear. Impressive. Don't encourage her. To był chyba ten nasz rycerz, nie? Chyba tak.
Ten z pierwszych odcinków. Dobra. Nagrody za misję, spoko. No tam element zniszczalny został, jeden faktycznie jak zginęliśmy. No nawet sporo opowieści zgarnęliśmy. Dobra. Ale co, w tym odcinku to będzie na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało, także wpadajcie do opisu, tak? I trzymajcie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się i na razie.